Cyklo rozmowy Tour de Tour w Eurosporcie. Za nami już 2 tygodnie Giro d'Italia. Posłuchajmy w tym dniu przerwy w trydencie naszych kolarzy. Czarek Benedetti, ekipa Bora Hansgrohe. Czarku, jak żyjesz po tym 16 etapie i po tym całym drugim tygodniu? Dzień dobry. No, jesteśmy właśnie na dzień wolny. Jesteśmy w trydencie w moim regionu, także głową też trochę odpoczywam. I no, wczoraj było nie było łatwo. Pogoda nie najlepsza, ale daliśmy radę. Tak naprawdę zimno mnie nie było, ale tempo na podjeździe było. Prędkość na podjeździe to było za szybka i, no i zostałem jeszcze na pierwszym podjeździe. Potem dużo nas było, dużo kolarzy z tyłu. I no i pojechałem do mety, pojechałem na metę z Maćkiem Bodnarem. I także nie wiem dokładnie, co się stało z przodu, ale no, ten drugi tydzień też minęło i dla nas niestety na początku tego drugiego tygodnia było bardzo dobrze, bo Buchmann dobrze pojechał tam na poszutrach, tam na Stradę Bianche w Tuskanii i no i czekaliśmy teraz na ten tydzień tutaj, gdzie więcej gór, nie? A niestety była ta kraksa 2 dni temu na początku etapu i już dla niego nie było możliwe kontynuować. A powiedzmy, Czarku, jak to zmienia sytuację w grupie? No bo straciliście lidera na klasyfikację generalną. Wasza ekipa była podzielona, tak jak mówiłeś na początku. Byli ludzie do pracy dla Buchmana, byli ludzie do pracy dla Petera Sagana, niektórzy i w jednej, i w drugiej roli. Jak to zmienia sytuację? Taki wypadek lidera na klasyfikację generalną, który musi się wycofać z wyścigu. Jaka reorganizacja następuje w grupie? Jak to jest teraz? Czy wszyscy teraz jedziecie dla Petera Sagana? Czy teraz każdy z was ma troszkę też wolną rękę na tych etapach? Jak to wygląda od środka? No, wiedziałeś już do tej pory, jak często ucieczka dojechała do mety. Dla nas, w sensie my nigdy nie mieliśmy kogoś tam w ucieczce, bo też te górale to mieli zostać z Buchmanem i dla niego pracować i oszczędzać energię dla niego. Nie? Już wczoraj Groszart, Neri Fabro mieli wolną rękę, aby spróbować zdobyć dobry wynik. I no i byli w ucieczce po pierwszym podjeździe, tylko że potem ta grupa tam z przodu, byli 20 kolarzy i ta grupa się porwała tam na zjeździe i zostali w 6 z przodu i bardzo mocno jechali z tyłu 14 ludzi, ale nie dali rady dogonić i także no, taktycznie się zmienia to, że oni teraz będą mieli szansę już jutro, mi się wydaje, i potem w ostatnich dwóch górskich etapach będą mieli szansę coś dla siebie robić. No bo jest jeszcze jeden etap, który może być etapem Petera Sagana, no a poza tym to mamy góry, no i czasówkę. A powiedz mi, o nim mówisz cały czas, a ty? A ja nie wiem, było fajnie jutro się zbierać z ucieczki. Pewnie nie etap dla mnie, aby zdobyć wyniki, bo no bo wiesz, są takie dwa. Znam trasę, znam te podjazdy, ale to nie wystarczy, nie trzeba mieć nogę. Ale etap
jedzie przez cały region, tak żeby było fajnie uciekać, ale jak mówiłeś, jest jeden etap dla Petera. Zobaczymy, bo tak naprawdę my mamy koszulkę i oni, w sensie inni, Gaviria i Cimolai pewnie też chcą tą koszulkę i także jak będą chcieli tą koszulkę, to muszą pracować, nie? Oni muszą pracować, a my tak naprawdę z Peterem jesteśmy w komfortowej sytuacji, nie? Bo on musi tylko patrzeć na co inni robią i ewentualnie potem finiszować. No tak, bo odpadło mu też kilku groźnych rywali. Nie ma kilku sprinterów, nie ma nic solo, nie ma już innych, oni się powycofywali. Czyli co? Czyli cel numer jeden to jest dowiezienie cyklamenowej koszulki do Mediolanu, a cel numer dwa zwycięstwo etapowe jeszcze w ostatnim tygodniu? Wiesz, jeden cel już zdobyty, bo mamy Etapu. etap. Drugi cel niestety z generalką już, drugiego celu już nie będzie, z Buchmanem. Także trzeci cel to koszulka Cyclamino, koszulka punktowa. No, jak będzie jeszcze jeden zwycięstwo, to jest okej, okay, nie? Ale najważniejsze to, że Peter będzie miał tą koszulkę w Mediolanie. Tak, ty zawsze podkreślasz przywiązanie do swojego regionu, w którym teraz masz okazję ten dzień odpocząć, ale ja ci życzę, żebyś rzeczywiście w tym swoim regionie mógł się pokazać, żeby to był ten któryś twój dzień, twoja ucieczka. No ja oczywiście, jak będziesz w ucieczce, to będziemy wszyscy trzymać kciuki i wierzyć, że i wygrać możesz, chociaż widzę, że cały czas tak sceptycznie do tej swojej formy podchodzisz, cały czas mówisz, że ona nie jest rewelacyjna. Nie, wiesz, dużo gór, ja góralem nie jestem, przynajmniej na rowerze. No i myślę, że jutro będzie fajny dzień, bo będę miał okazję też zobaczyć córkę przy trasie, bo żona z córką teraz siedzą tutaj w Tridencie. Do tej pory nie miałem szansy i spotkać. Też bo jest ten race bubble, nie? Także ciężko się spotkać z ludźmi poza wyścigiem. No, także tak jak w tamtym roku, jak przyjeżdżałem, gdzie była córka, to jeszcze z przodu byłem, był ten etap do Bandone Campiglio. Także nie mogłem się zatrzymać, a może jutro chwileczkę, jak będę już z tyłu, to można się przywitać. Tarek, no to niech wszystko idzie po twojej myśli. Trzymamy mocno kciuki, przede wszystkim bez kraks, bo już te kraksy nam wyrzuciły z peletonu naprawdę sporo zawodników, łącznie z waszym liderem na generalkę. Także bezpiecznego tego ostatniego tygodnia. No i niech się uda ten cyklamen dowieść do Mediolanu, bo myślę, że to teraz będzie po prostu waszym zadaniem. No, mamy tylko w sumie 4 dni plus czasówka, nie? Bo w tym roku dzień wolny jest we wtorek, także mało zostało, ale trzeba tego wykończyć. To trzymamy kciuki, Czarku. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś czas w dniu przerwy. Mam nadzieję, że po wyścigu już sobie potem wszystko podsumujemy jeszcze, że i na to do tego będzie okazja. No, ja dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Łukasz Wiśniowski, ekipa Kubeka Asos. No, ekipa triumfująca, można powiedzieć, w tym wyścigu. W tym pierwszy wreszcie etap wygrany przez Giacomo Nizzolo. No, wyobrażam sobie, co się działo, Łukasz, w ekipie i widzieliśmy, jak ty się cieszyłeś też z tego. Tak, zgadza się. To był bardzo dobry tydzień dla nas, jeżeli chodzi o ekipę, bo wygraliśmy ładny etap Strade Bianchi, wygraliśmy potem sprint
z Giacomo Nizzo, na który bardzo długo czekaliśmy, my i on również. No i udało się później wygrać kolejny etap. Victor Campenaerts wygrał etap, także był to naprawdę udany dla nas tydzień ścigania na Giro. Wiesz, jak to jest. Kibice w Polsce oczywiście wszyscy pytali, dlaczego ten Walczak i Campenaerts nie pracowali cały czas na Łukasza Wiśniowskiego, żeby to Łukasz Wiśniowski wygrał ten etap. Wytłumacz, dlaczego tak było. Już przed etapem Wiktor był naszym liderem, jeżeli chodzi o ten etap. Więc naszym planem było zabranie się w odjazd z jak największą ilością zawodników i praca na rzecz Wiktora. Więc też tak się stało. W trakcie wyścigu powiedzieliśmy sobie, że tak, Wiktor jest liderem, ale żebyśmy my też byli w razie czego czujni, bo myśleliśmy, że ten podjazd będzie cięższy, a tak naprawdę był ciężki, ale nie tak bardzo, jak my myśleliśmy. Więc tak, Wiktor zaatakował, spróbował raz, drugi. Za drugim razem się udało. Uformowali sobie tam fajną grupkę. Zawodnik Movistar też nam pomagał trochę, żeby ten odjazd spowolnić, znaczy naszą grupę spowolnić, a żeby ten odjazd pojechał, sobie wypracował lepszą przewagę. No i tak też się udało. Wiktor był bardzo mocny tego dnia, więc udało mu się też wygrać. Czyli w dobrych, bardzo dobrych nastrojach zakończyliście drugi tydzień. Ten drugi dzień odpoczynku był już potrzebny po tym drugim tygodniu, no bo jednak było co jechać. Było co jechać, to się zgadza, natomiast mieliśmy super humory. Także jakoś bardzo nie odczuliśmy tego zmęczenia, bo jednak jak się wygrywa etapy, to jednak to Giro jest dużo bardziej przyjemne niż jak się nie wygrywa, więc ten czas na pewno nam szybciej był taki dużo, dużo milszy. I także czuć zmęczenie, no ale jesteśmy naprawdę w bardzo dobrych wszyscy humorach. Łukasz, no a jakie plany w takim razie na ten ostatni tydzień? Który etap jeszcze, na którym powalczycie, będziecie odjeżdżać? Któryś macie upatrzony, jak to wygląda? Tak, swoją szansę teraz upatrujemy na etapie 18. Jest to długi etap, płaski, paroma hopkami na końcówce etapu, więc chcielibyśmy, żeby etap wyglądał do tego bardzo podobnie do tego poprzedniego, w którym Wiktor wygrał. No i to jest nasz główny cel na ostatni tydzień Giro. Czyli na 18 etapie trzech kolarzy Kubeka Aso w ucieczce, ale tym razem wygrywa Łukasz Wiśniowski. Dokładnie tak. Tak bardzo byśmy chcieli. No i fajnie po dwóch tygodniach widzieć Cię w takim nastroju, bo to rzeczywiście to zmęczenie chyba aż tak nie doskwiera, jak jednak ta głowa jest mocna i jak humory w ekipie są dobre. Dokładnie. No Giro było dosyć ciężkie, pogoda nam nie sprzyjała, natomiast wynikowo jest super i to działa naprawdę motywująco. Łukasz, to trzymamy w takim razie kciuki za ten trzeci tydzień bez kraks, bezpiecznie do Mediolanu, no i na 18 etapie w takim razie czekamy na akcję. Super, dzięki bardzo. Maciej Bodnar, Borans Groe. Maciek, dzień odpoczynku po trudnym chyba tygodniu, co? Tak, no, ciężki tydzień był, zwłaszcza przez pogodę, tak mi się wydaje. Góry też były dosyć duże. W końcu dzień wolny. Wczoraj nie było jeszcze tak źle, jak to miało wyglądać. Także dobrze mieć ten dzień wolny jutro. Następne tylko 5 dni i koniec Giro d'Italia. Ale powiedz mi, bo dla Was ten tydzień był no raz, że trudny na rowerze, ale dwa też trudny troszkę no pewnie psychicznie, no bo wywalił się Wasz lider na klasyfikację generalną. Niestety nie może jechać dalej. No i to pewnie też troszkę ma wpływ na to, jaka jest atmosfera w ekipie. Przepraszam. Tak, no mieliśmy dosyć mocnego lidera, także myśleliśmy też, że będzie się rozkręcał z dnia na dzień i myślę, żeby mogło tak być, ale to ciężko gdybać, jakby to się wszystko potoczyło, ale naprawdę no Emanuel wyglądał dosyć dobrze. I raczej takie długie podjazdy, jak teraz się zaczynają, by mu służyły i myślę, że gdzieś powiedzmy mógłby się nawet zakręcić tam koło podium. Taki był nasz cel, by było fajnie, aczkolwiek to jest teraz gdybanie. No szkoda, trudno, no,
taki jest sport, takie jest kolarstwo i mamy teraz cel po prostu dowieźć koszulkę cieglaminą do mety. No, taki nasz cel był na początku też, ale no teraz to już jest po prostu nasz główny cel, oprócz klasyfikacji generalnej, którą no niestety musimy odpuścić. Maćku, to w takim razie ten ostatni tydzień, jak on będzie wyglądał w waszym wykonaniu? No głównym celem, jak powiedziałeś, jest dowiezienie tej koszulki, jest jeszcze jeden etap, na którym Peter może powalczyć, ale ty też będziesz jeszcze miał szansę, żeby pójść w jakąś ucieczkę, czy ty jesteś skupiony już całkowicie na pracy dla Petera? Znaczy się szanse oczywiście, że mogę mieć, żeby pójść w jakąś ucieczkę, tylko nie wiem po co tak naprawdę. No bądźmy szczerzy, no żeby się pokazać po prostu w odjeździe, to nie jest sztuka po prostu pojechać w odjazd, bo myślę, że jeżeli etap się zaczyna płasko, to miałbym szansę. No ale następnie nie jestem na tyle takim góralem, gdzie jak widzieliśmy końcówka jest, dosyć duże góry są, to nie są jakieś przegibki, tylko konkretne podjazdy, także nie widzę sensu po prostu iść w taki odjazd i tylko dlatego, żeby się pokazać. Bardziej bym już wolał odpocząć pod czasówkę, ale nie wiem, czy to też jest jakiś plan. Bardziej plan jest, tak jak powiedziałem, obrona cieglamino. Powiedziałeś, że mamy etap jeden dla Petera, ale to nie jest konieczne, że my musimy akurat wygrać. My musimy teraz bronić koszulkę, a nie ją zdobywać, także to jest trochę inna taktyka. I tak jak na tym Giro i na wielu innych wyścigach, zawsze to my podejmowaliśmy decyzję, w sensie braliśmy wyścig na swoje barki i czasami po prostu dowodziliśmy liderów do mety i nic tu nie ugrywaliśmy. Także jest wiele drużyn, jeszcze też tu nie wygrało etapów, na pewno będą próbować. Oprócz tego, że wspomniałeś, że ja bym mógł iść w odjazd, no ale mamy trzech górali w drużynie, także bardziej by na pewno zależało nam, żebym mógł pomóc po prostu dostać się nawet do takiego odjazdu, czy Felixowi, czy Mateo Fabro, czy Giovaniemu, gdyż oni mają szansę na wygranie etapu, a nie ja tak naprawdę. Także na pewno by była to jakaś pomoc ewentualnie na początku etapu dla tych kolarzy. Ewentualnie gdybym się zabrał w taki odjazd, na pewno bym im pomagał, jeśli by był taki. Po prostu gdybym się zabrał, to na pewno bym się zabrał z kolegą z drużyny. Są cztery etapy tak naprawdę, ostatnia piąta to czasówka, gdzie tam czy będę wypoczęty, czy nie, będę musiał iść w trupa po kolarstwie, jak to się mówi. Także bronimy koszulki, no i zobaczymy, zostało te 4 dni i dzień po dniu. Mam nadzieję, że po prostu pogoda będzie lepsza i jakoś pozytywnie zakończymy te Giro d'Italia. No tak, czyli właściwie dokładnie wiemy, czego się możemy spodziewać, ale na tym etapie, który jest taki z lekkimi pagórkami na końcu, ten, o którym mówimy, że jest dla Petera, no to nie wierzę, że Peter nie będzie go chciał wygrać. Ja rozumiem, że inni będą musieli pracować, ale jednak w końcówce myślę, że o to zwycięstwo Peter będzie chciał powalczyć. Nie wiem, to jest za wcześnie mówić właśnie. Fajnie to może właśnie wyglądać tak z twojej perspektywy i wielu innych kibiców, aczkolwiek no, chyba bardziej zależy nam już na tej koszulce, żeby dopiąć. Zobaczymy. No, jeżeli będzie taka okazja, gdyby Peter miał szansę wygrać etapu, to pewnie etap pewnie będziemy próbować, ale zobaczymy. Za wcześnie to mówić. Mi się wydaje, że właśnie jeszcze Viviani, czy Gaviria, czy nawet Cimolaj mają szansę gdzieś na Cieglamino. Na pewno też muszą próbować, też muszą wziąć na siebie trochę odpowiedzialności. Muszą atakować, także dla nas na pewno ten etap będzie bardzo ważny z punktu widzenia właśnie koszulki punktowej. Jeżeli taka okazja pod koniec etapu się przytrafi, to podejrzewam, że spróbujemy, ale nie wiem, mi się wydaje, że to wszystko wyjdzie dzień przed wyścigiem, będziemy widzieć, jaka sytuacja jest. No jutro też jest etap, gdzie można zdobyć na premii trochę punktów, także też trzeba uważać tam po prostu, żeby ktoś z naszych rywali nie pojechał. No takie nasze zadanie teraz jest, żeby dowieźć tą koszulkę już do końca. Maćku, dziękuję ci bardzo. W takim razie dowoźcie tą koszulkę do Mediolanu i będziemy trzymać oczywiście kciuki podczas czasówki, bo to jest jednak etap, który ty potrafisz pojechać. Oczywiście jest to zmęczenie się na warstwie, cele są inne, ale trzymamy kciuki
do końca i po wyścigu myślę, że sobie go jeszcze wspólnie podsumujemy. Jasne. Dziękuję bardzo.